nie wszystko mi się podoba w tej drukarce. Kiedy X3D wysłało mi A1 od Bamboo Lab, od razu podejrzewałem, że to będzie powrót do problemów, których nie doświadczam przy zamkniętej komorze K1, ale które przeżywałem używając innej drukarki o otwartej konstrukcji. To bolesny powrót do odklejających się w trakcie procesu wydruków, stosowania brimu i jego mozolnego usuwania w trakcie obróbki po. Ale to są problemy wszystkich sprzętów bez komory. Porozmawiajmy zatem o rzeczach, które wkurzają konkretnie w A1. Jedna z nich boli mnie bardzo mocno, a reszta to raczej pierdoły. Nie wiem na przykład, kto stwierdził, że ta wkurzająca, głośna melodyjka przy uruchomieniu tego sprzętu to dobry pomysł. Na szczęście ten dźwięk da się wyłączyć, więc to tylko taka mała szpilka na początek. Trochę gorzej wygląda na przykład szarpnięcie, do którego dochodzi czasem na osi Y, kiedy stół z impetem przesuwa się na skraj. Przy dużym przyspieszeniu i niemałej wadze to raczej normalne, ale K1 przy podobnych prędkościach nie wydaje tak nieprzyjemnych dźwięków. Dalej, kamera. Bardzo fajnie, że jest, wiadomo, lepiej mieć niż nie mieć, tylko że jej częstotliwość odświeżania na poziomie pół klatki na sekundę to dość nieśmieszny żart. Dla porównania moja K1 oferuje płynny obraz niemal bez opóźnień, a na dodatek wideo mogę oglądać także wklepując lokalny adres strumienia w przeglądarkę, co nie jest możliwe w przypadku drukarki Bamboo. Jedna klatka co 2 sekundy to także problem przy wydruku z timelapsem. Drukarka dorzuca wtedy co warstwę dodatkowy ruch dyszy na lewo, żeby kamerka zdążyła zrobić zdjęcie. Można się łatwo domyślić, że takie manewry nie wpływają dobrze na jakość wydruku i K1 ponownie wygrywa, bo czy nagrywasz czy nie, nie wpływa to na G-code. No ale dobra, tę kamerkę jeszcze przeżyję, bo tę w K1 też traktuję jako dodatek, ale zupełnym nieporozumieniem, i tu należy się bliższe wyjaśnienie problemu, dlatego zapraszam na kolejny film, jest dla mnie w A1 płyta magnetyczna.